Attack Paina to arc, który jest kultowy. Wiele osób oglądających Naruto twierdzi nawet, że to ostatnia tak jakościowa historia w Shippudenie i przekonajmy się zatem, czy drugi raz buja tak samo dobrze. Pomimo, że tylko druga połowa tego odcinka należy do tego arku, to było to mocne. Klimat był taki mega dziwny, kontrastowy. Z jednej strony Fukusaku się śmieje do Naruto, a to wszystko przy takich słabych kolorach. Bez muzyki, by zaraz mu powiedzieć, że Jiraiya zginął. Później Uzumaki powiedział, że gdyby Jiraiya był piątym Hokage, to nie puściłby Tsunade na taką misję, co jest prawdą. Z drugiej strony te słowa były za ostre, ale zrozumiałe, bo gość właśnie dowiedział się o stracie ważnej osoby. No i żeby nie było, ja nie uważam, że Tsunade zrobiła źle. Myślę, że nawet nie byłaby w stanie Jiraiya jakoś tam powstrzymać. No i nawet tutaj flashbacki nie bolały, są bardzo uzasadnione i kłują w serducho. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek na 7. Moim zdaniem Jiraiya więcej pożytku by przyniósł, gdyby uciekł po złapaniu ścieżki Paina, jednakże mimo to sporo dał dla Konohy. Zaszyfrowaną wiadomość, jednego shinobi Amegakure, no i to ciało Paina, dzięki czemu wioska mogła jakkolwiek się przygotować. Połowa odcinka była mega smutna, przebitki Naruto nie wiedzącego co ze sobą zrobić, nawet Tsunade nie wkurzyła się na Shikamaru za marudzenie, tylko wyszła, co nie jest w jej stylu. Do tego zaczęła płakać, wzruszające jak cholera. Super, że Naruto miał wsparcie w Iruce, który chciał go wyciągnąć z dołka, tak samo Shikamaru stwierdził, że trzeba iść dalej, jednakże tu znowu moja opinia, nie jest to najlepsza droga, gdyż Uzumaki nie miał czasu przeżyć żałoby, wypłakać tego, tak jak Shikaku poradził swojemu synowi. Widocznie Shikamaru już o tym zapomniał. Nie dziwi mnie to, że to podziałało, bo Naruto mógł to przykryć pracą. Tak samo proces smutania uważam za zbyt krótki. Szczerze mówiąc, wolałbym, żeby nas rozwalili na kawałki uczuciowo przez jakiś odcinek bądź dwa, pod warunkiem, że byłoby to tak mocne jak pierwsza połówka. Druga natomiast poszła już w pozytywne, nieco śmieszkowe klimaty, co było zrealizowane dobrze, jak chociażby to, że ta babka leci na Shikamaru i od razu to widać, czy też, że dowiedzieliśmy się, że biust Tsunade ma 106 cm. Niewiadomych nie widziałem. Pomimo niedosytu odcinek oceniam na 10. Spoko Shikamaru wykminił, że skoro tylko Naruto miał prawo odczytać ten szyfr, to musi się to odnosić do książki, którą czytał w przeszłości. Niby oczywiste, no ale to trzeba na to wpaść. Później też Kakashi od razu wskazał książkę, o którą chodzi, bo połączył kropki i znał doskonale twórczość Jiraii. Fajnie tutaj wykminili szyfry dość szybko i spoko, że Jiraiya był w stanie poprzez pierwsze wyrazy na stronach zapisać zdanie, nie ma wśród nich tego prawdziwego, co na tym etapie było niewiadomą, a chodziło o to, że Nagato kontrolował Paina z daleka. Także Fukasaku fajnie wyjaśniał, jak działa senjutsu, takie poszerzanie wiedzy zawsze na plus. Z minusów jednak to za szybko poszli w śmieszki. Dziwne, że Naruto przetrawił to w takim tempie. Odcinek oceniłem na 8. Spoko sposób na przyspieszenie treningu z tym olejem, ale wadą jego jest to, że ktoś może zostać zamieniony w żabę, jeśli nie będzie tego kontrolować. Zabawne jest też to, że bicie kijem osoby pozwala wyrzucić z nich energię naturalną i zastopować proces zamiany w żabola, to za każdym razem śmieszy, gdy Naruto dostaje. I o ile trening wygląda dobrze, tak jak większość treningów w Naruto, to mam ten sam problem co przy Rasen Shurikenie. To wszystko idzie zbyt gładko i bardzo szybko. Dosłownie na przestrzeni tylko tego jednego odcinka Naruto nauczył się używać senjutsu z ropuszym olejem. Gdy widzieliśmy, jak to robił Jiraiya, to dosłownie minęło kilka lat. Tutaj idzie to mega szybko, specjalnie, żeby zdążyć przed Painem. Fajne za to są te wspominki Naruto o Jiraiya, gdy czyta jego książkę. Jeszcze bardziej widać, że byli bardziej jak ojciec-syn niż mistrz-uczeń. Choć teoretycznie to był taki dziadek-wnuk. Swoją drogą, jak wam się podoba wersja starszego Naruto z książki Jiraii? Lepszy niż ten z Boruto, czy gorszy? Z niewiadomych to zastanawiające może być, czemu Killer zamienił się w mackę, a to dlatego, że tak naprawdę Jinchuriki ośmiogoniastego żyje, tylko podmienił się z macką, by Sasuke myślał, że go złapał. Odcinek także na 8. Znowu kolejny etap treningu, bardzo spoko z tą kontrolą ruchów, ale to samo co poprzednio, wystarczyło kilka minut odcinka, by to opanował, a w czasie narutowym czuć było, że minął może jeden dzień, co ogólnie wygląda motywująco i imponująco, ale biorąc pod uwagę aspekty fabularne, to jest to mocno naciągane pod szybki boost mocy. W dwa odcinki opanował tryb mędrca w wyższym stopniu niż Jiraiya przez całe życie. Słabe.
Fajnie później Fukasako nie ratował Naruto, by pokazać mu moc senjutsu i to, że upadek z takiej wysokości nic mu nie zrobił. Spoko wygląda też ta Karin z kucykiem. Śmieszne, że Samui stwierdziła, że bolą ją ramiona, a Omoi od razu, że to może być przez wielki biust, a Karui pocisnął, że jest płaska i przez to taka agresywna. Reikage i jego podwładni w tej scenie za to taki Rock i Gai vibe. Też chyba tego ninja z Kumo zabił Sasuke bądź jego drużyna, co pokazuje przemianę z gościa, który wzbraniał się od zabijania, w takiego coraz bardziej bezwzględnego. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 7. Pięknie Pain wpadł i bez słowa zaczął zabijać No Name z Konohy. Z kolei śledztwo wioski ze wszystkich źródeł od Jiraiya też było bardzo spoko. Minusy trybu mędrca, o którym mówi Żaba, są także minusami serii, bo praktycznie ograniczają się tylko do tego arku. Niby Naruto może używać trybu mędrca tylko 5 minut i do tego musi stać nieruchomo? No fajnie, ale na wojnie te zasady już nie obowiązują. Dowolone było to, jak Shurado wywalił w powietrze Chiku Shodo jak pocisk, a później od razu po wkroczeniu do wioski przyzwała resztę ścieżek i zaczęli w uber szybkim tempie niszczyć Konohę z każdej strony. Świetne. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 9. Trzeba przyznać rację Radzie i Danzo, że przywołanie Naruto do wioski, wiedząc, że jest celem Akatsuki, to po prostu głupi pomysł. Pięknie Shikamaru poradził sobie z przywołaniem Paina, naprawdę spoko są to jego ataki, które nie tylko unieruchamiają. Także spoko Sakura przejęła dowodzenie nad szpitalem, choć się wahała, no to widziała, jaka jest sytuacja i wzięła się w garść, trzeba to pochwalić. Tutaj również Danzo bezlitośnie zabił Żabę, co znowu moim zdaniem było kompletnie uzasadnione i później Kakashi wbił się na pole walki jak totalny badass, niestety trafił najgorzej, bo na ścieżkę Tendo. Minusem są flashbacki oraz nieogarnięte decyzje Tsunade, czy ta wola ognia, która jest utopijna. Z perspektywy piątej nie mogła ona wiedzieć, że Naruto sobie poradzi, a tak narażała cały świat, licząc na niego, bo w niego wierzyła. No słabo. Tak samo jak to, jak Kakashi stwierdził, że nawet jakby ludzie mieli zginąć, to nie wydadzą blondasa, co szczerze mówiąc jest jakoś dziwnie nieprawdopodobne, bardzo naciągane. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 6. Odcinek świetnie się zaczął, od razu Kakashi z Painem zaczęli się nawalać, bez chwili gadania. Pięknie ten dostał sobie bez wzruszenia i bez problemu odpierał ataki Kakashiego, do tego Hatake nie ustępował i pomimo, że nie miał z nim szans, to sam sobie uświadomił, to ciągle się zabezpieczał klonami. Do tego świetna była ta animacja, jak Pain się skupił na różnych broniach lecących w jego stronę i użył Shinra Tensei, a dzięki temu Kakashi w ciągu kilku sekund wydedukował słabości ścieżki Tendo, no kozak totalny. Zresztą jak widać, nawet z tak prostą rzeczą jak gwóźdź da się zrobić naprawdę dobrą scenę. I w końcu widok martwego Kakashiego boli w serce. Najgorsze, że za pierwszym razem dało się uwierzyć w to, bo do tej pory zginęło trochę istotnych osób, no mocne. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek oceniłem na 10. Ta sekwencja ataków Anbu była bardzo spoko, jak widać czasami potrafią zrobić coś użytecznego, niestety oczywiście to nie podziałało jakby chcieli. Ciekawe też, że Naruto nie mógł korzystać z pomocy żaby w zbieraniu czakry, bo Kyuubi na to nie pozwalał, co na tym etapie znaczyło, że ten trening był bezsensowny, bo jak miałby się nie ruszać, zbierać czakrę i jednocześnie walczyć. Później ponownie Anbu zamknęli psa w wielkiej budzie i spalili go jak w jakimś piecyku, z kolei Ibiki przyzwał kotka, który zamknął nosorożca w środku i zabrał go pod ziemię. Nice. Jednak to wszystko na nic się zdało, bo Chiku Shodo przyzwała w brzuchu Ibikiego kolejną bestię, co spowodowało, że jego technika przestała działać, a nosorożec jak i pies się wydostali. Pain tutaj pokazał kompletną dominację nad Konoszanami. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek na 9. Zabawne było to, że Naruto chciał nauczyć Konohamaru Rasengana, a ten myślał, że jak zwykle to jakaś zboczona technika i wyobrażał sobie jakieś sexy babki. Za to obrzydliwa, ale tak pozytywnie, była technika, w której ścieżka Paina sprawdzała, czy Shinobi kłamie, a gdy jeden z nich nie mówił prawdy, to mu wyciągnął język i tym go zabił. Jak na takiego noobka, to ten Ebisu nawet potrafił na chwilę zająć Paina, co trzeba pochwalić. Flashbacki w tym odcinku są częściowo dobre, bo budują wiarę w Naruto, a częściowo nudnawe i przedłużające, a niestety było ich sporo. No i fajnie Konohamaru wbił się w ścieżkę Paina Rasenganem, jednakże to jeszcze bardziej opluło czwartego, który rzekomo tworzył technikę kilka lat, a tu dwóch bez mózgów ją opanowało dość szybko. Słaby boost.
Z takich semi niewiadomych to to, że Fukasaku powiedział, że zbieranie energii naturalnej i bieganie jest jak patrzenie w lewo i prawo jednocześnie, co przypomniało Naruto trening Rasen Shurikena i rozwiązaniem tej sytuacji były klony. I widzicie, dało się to osiągnąć bez flashbacków i było to nawet ciekawsze. Odcinek oceniłem na 7. Bardzo fajna perspektywa na Paina. Dość trafnie także ekipy próbujące rozwiązać zagadkę doszły do prawdy, że Painem ktoś inny kontroluje. Do tego musi być niedaleko, by to działało i gdy już mieli powiedzieć to Tsunade, to kolejna ścieżka zrobiła robotę i schwytała Shizune, później traktując ją jak peta i zabijając. Piękna dominacja. Świetnie przez większość odcinka jest budowane to, że Pain chce użyć czegoś naprawdę wielkiego, do tego przedstawia swoją ideologię opierającą się na bólu, by później użyć Shinra Tensei, które zrównało wioskę z ziemią i została po niej tylko dziura. No i ciekawe, że przed bitką Naruto zdążył się jeszcze przebrać. Minusów nie widziałem niewiadomych także, a w mojej opinii gdyby Naruto nie został przywołany, a misja Paina by się tu skończyła, to ten ark byłby znacznie mocniejszy niż był. Straty w ludziach, Konoha, która ugięła się przed potęgą innych, a tak no cóż, rozczarowanie, bo poza zniszczeniami wioski nic się nie stało. Odcinek jednak na dychę. Nie głupie tu było wytłumaczenie tego, że Tsunade udało się uratować wszystkich przed atakiem, bo wykorzystała czakrę zbieraną przez lata. Mini minus to flashback z tego samego arku, niepotrzebny zupełnie. Ciekawe były także rozkminy Shikamaru, dlaczego Pain od razu nie użył Shinra Tensei. Swoją drogą myślicie, że użyłby tej techniki, gdyby Tsunade nie skoczyła do niego z pyskiem? Moim zdaniem mógłby odejść bez zniszczenia Konohy do końca. Co słowa Konan na temat tego, dlaczego Nagato postąpił tak lekkomyślnie, zdają się potwierdzać. Bardzo też dobrze wyglądało rozwalenie ścieżki Shurado przez Naruto, ale było też biednym wyjaśnieniem tego, jak pozbyć się jednej z najbardziej ofensywnych ścieżek, zanim ta cokolwiek zrobiła. Ciekawe było to, że Naruto nauczył się wyczuwać czakrę innych osób, a po pojawieniu się w wiosce nie wyczuł Kakashiego i w ten sposób dowiedział się o jego śmierci. No i trzeba przyznać, że było intensywnie, gdy zaczęła się walka. Żaby dobrze radziły sobie z przywołańcami, za to Naruto pokazywał nowe zdolności dzięki treningowi, jak uderzanie przeciwnika nawet jeśli go nie dotknął, rozwalając drugą ścieżkę, czy rzucanie Rasen Shurikenem. Bardziej jednak imponuje mi badassowy Pain, który mówi wprost Naruto, żeby dał się złapać, bo jego śmierć przyniesie pokój, zero strachu, ciągle patrzy na niego z góry, no piękne. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na dychę. Naruto pozbył się trzeciej ścieżki praktycznie od razu, co znowu jest bieda wytłumaczeniem, choć ta ścieżka jest mało użyteczna w walce, więc nie szkoda. Zresztą to widać, bo wyrzuciła ona Chiku Shodo, bo ta przyzywająca była ważniejsza. Później ta właśnie ścieżka bardzo szybko padła, jednak tutaj muszę przyznać, że to było sprytne, zaplanowane i podobało mi się. Na minus to to, że Tendo nie wykorzystał sytuacji, w której Naruto byłby z trybu mędrca. Fabularnie to działa oczywiście na korzyść Naruto, a zwykle już by go poskładał. A tak Naruto zdążył odwołać klona, wrócić do trybu mędrca i na chwilę zdobyć przewagę. Pomysł bardzo fajny, wykonanie słabe. Dobre było za to to, że śmierć Jirai nie poszła na marne i śledztwo pokazało, że zdobyli oni informacje o Painie i Katsuyo przekazywała te informacje Naruto, dzięki czemu wiedział on, że najpierw powinien zaatakować ścieżkę wskrzeszającą, która mogła powodować problemy. Dość sprytnie więc to zrobił, ale jednocześnie czuję mocny niedosyt, to wszystko zbyt łatwo mu przyszło. Pain nie wykorzystał swojego potencjału i to widać oglądając na chłodno. Naruto w 2 odcinki rozwalił 5 ścieżek, z czego jedna została wskrzeszona. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 7. Niektórzy pewnie powiedzą, że to głupie, że Hinata chciała pomóc Naruto, jednak moim zdaniem dziwnym jest, jakim cudem wszyscy nagle uznali, że no Naruto koksuwa, on sobie poradzi solo z Painem, gdzie 2 dni wcześniej uznawali, że nie dorasta do pędu Jirai, który zginął w walce z Akatsuki. Trzeba przyznać także, że sprytnie Naruto zaczął zbierać energię naturalną, by Gakido wciągnął tę energię, co zmieniło go w żabę. Pięknie w końcu Pain wziął się w garść, zabił Fukasaku, zanim ten użył na nim genjutsu, a do tego rzucił jego zwłokami w Naruto i przybił go do ziemi. Pięknie to wyglądało. Później wygłosił monolog, który był dosadny, pokazujący drugą stronę medalu. Jest to o tyle piękne, że w końcu pokazuje to, że Konoha idealna nie jest, a Pain ma bardzo podobne marzenia, tylko używa innych narzędzi i metod. Pokój poprzez strach nie jest idealnym rozwiązaniem, ale paradoksalnie na tamten moment nikt nie miał lepszego pomysłu. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 10.
dobrze Shinobi Konohe starają się pomóc jak mogą i wyruszyli na poszukiwanie Nagato, zamiast stać i czekać aż Naruto zrobi wszystko sam. Ten odcinek to prawdziwy wyciskacz łez. Już samo to, że Hinata przyszła pomóc Naruto, było wzruszające, pomimo że wiedziała, iż najpewniej tam umrze. Tak jak przedtem też mówiłem, dziwne jest to, że nikt inny tego nie zrobił, gdy Naruto został już pokonany. Hinata świetnie się tam pokazała jak na to, co mogła zrobić jako ona i kozackie były te dwie lwie dłonie. Nawet jeśli nie wiadomo co to jest, to już widać, że zaliczyła progres. Nie miała jednak szans przeciwko Painowi i dosłownie powstrzymywałem łzy patrząc jak zmierzała do Naruto ledwo stojąc na nogach i nic nie wskazywało na to, że ktoś ją uratuje, patrząc na to ile osób już zginęło, a scena, w której Pain podrzucił Hinatę do góry, walnął nią o ziemię, a później wbił w nią pręt, prawie ją zabijając, no to było przecholernie mocne. Żadnej muzyki, nawet gdzieniegdzie nie było żadnych dźwięków, tak dobre, że aż chore. No i na końcu plot armor Naruto wyglądał kozacko, no ale to wciąż plot armor. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 10. Fajnie Kyuubi Naruto wbijał Paina w ziemię kawałkiem skały. Super też wyglądało jak Pain się położył na ziemi i stworzył tarczę ochronną, przez co pociski Kyuubiego nic mu nie robiły i trzeba przyznać, że ten doradził sobie bardzo dobrze jak na walkę z sześcioogoniastym Naruto. To Chibaku Tensei w ogóle pokazywało boskość Paina, stał z otwartymi rękoma i czekał aż Naruto polegnie, piękna sprawa. Tak samo jak to, że Nagato się wkurzył i po prostu nawalał głazami jak pociskami w Kyuubi Naruto. Ten upadek Uzumakiego, gdy był w stanie oddać się Kuramie, jest dość przykrym widokiem, a jednocześnie dość mocnym. Czarnym. Pojawienie się Minato jest dwojakie, z jednej strony spoko moment, z drugiej strony fabularnie jest to bardzo kiepskie wytłumaczenie, bo Naruto oszalał, wydostał się z Chibaku Tensei tylko po to, by Minato go powstrzymał od konsekwencji. Słabizna. Z niewiadomych to Nagato powiedział, że mędrzec sześciu ścieżek stworzył księżyc Cys, niedopowiedzenie, bo stworzył go razem z bratem Hamurą. Odcinek oceniłem na 8. Fajny był ten monolog Naruto, który wkurzony na ojca nie może przestać gadać o tym, co się z nim działo przez to, że ten zapieczętował w nim Kyuubiego. Podobnie tutaj jest mówione, że Minato zapieczętował połowę dziewięciogoniastego w Naruto, a nie wiemy wciąż o drugiej połówce, którą zapieczętował w sobie. Jak dla mnie to te magiczne odnowienie pieczęci to naprawdę słabe wytłumaczenie, tym bardziej gdy się wie, że Kishimoto nie planował, by Naruto kiedykolwiek spotkał ojca i matkę, to czuć, że to jest takie doklejone na siłę. Z kolei już słowa Paina do mnie trafiły. Twierdzi on, że nie zrozumie się drugiej osoby, dopóki nie dozna się takiego bólu jak ona, no i wydaje mi się to bardzo prawdziwe. Można się domyśleć, co ktoś czuje, ale póki się tego nie dozna, to nie będzie wiadomo na 100%. Sprytnie także Naruto wbił sobie pręt, żeby wyczuć czakrę Nagato, jednak już to całe budowanie Naruto pod ostatni cios było kiepskiej jakości. Nagle zrobił milion klonów i zamienił je w głazy i jeszcze później użył Rasengana, gdy jeszcze przed chwilą twierdził, że nie ma już czakry, zostaje mu tylko tryb mędrca, a nawet po jego zgaszeniu był w stanie walczyć. No porażka. Odcinek na 5. Jedynym plusem tego odcinka jak dla mnie było to zwątpienie Naruto i to, że nadal nie zna odpowiedzi na pytanie Nagato, czyli w jaki sposób chce osiągnąć pokój. Reszta to niestety narracyjny talk no jutsu, w którym dzieją się nielogiczne rzeczy. Naruto zdecydował, że chce iść samemu do wroga i choć nie wygląda jakby padał z sił, to niestety wszyscy mu na to pozwolili, włącznie z Shikaku, którego spotkał po drodze, mega słabizna. Do tego odcinek przepełniony masą flashbacków i to głównie takich z tego arku. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 4. Początek historii Nagato jest przepełniony smutkiem, przez pomyłkę zginęli jego rodzice, później został sam, bez jedzenia, nie mając nawet sił by chodzić. Na szczęście znalazła go Konan i tu moja prywatna opinia, rozumiem, że czasy były ciężkie, sieroty były tylko dziećmi i być może odzywa się we mnie uprzywilejowany człowiek, ale uważam, że kradzież to nie jedyne rozwiązanie, mogli jakoś pracować, łapać ryby. Rozumiem, że początkowo złodziejstwo mogło być game changerem, ale później mogli z tego inaczej się wydostać, a tu Yahiko pchnął ich w taką stronę. W pełni rozumiem zachowanie, nie uważam jednak, że to jedyna droga. No i fajnie, że młodziaki postawili sobie trudny do zrealizowania cel i go realizowali za wszelką cenę. Jeszcze lepiej, że początkowo był to szczytny cel, nie wliczający jakiejś agresji. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek oceniłem na 7.
sumie to chyba pierwszy taki antagonista, którego nam pokazano i który miał od początku dobre zamiary, ale życie zweryfikowało, bo w końcu Akatsuki powstało w dobrym celu, ale liderzy byli jeszcze niedojrzali. Popełnienie samobójstwa przez Yahiko było też mocną sceną i pomimo, że go nie znaliśmy zbyt dobrze, to wydawał się dobrym chłopakiem. Ogólnie sytuacja była trudna, ale mocno naiwny był Yahiko, skoro myślał, że puszczą Attack Conan, gdy ten się zawije. Zresztą nie mogli od razu wspólnie uratować jej tak, jak to zrobił Solo Nagato, bądź udać, że zginął, przecież to Shinobi. No i finalnie straszliwie przerażająco wyglądał Nagato po użyciu Gedo Mazo, jednocześnie jakieś tam zadowolenie z zemsty, rozpacz i zmęczenie. Niewiadomych nie widziałem odcinek na 8. Niestety, ale nie podobał mi się ten odcinek ze względu na to, że nie kupuję jego narracji. Zupełnie inaczej mogłaby go ocenić osoba, która wierzy w to, co tu mówią, jednak według mnie użycie dawnych słów Nagato, który twierdził, że to właśnie wiara jest potężniejsza niż najlepszy plan, załatwia sprawę, to trochę naciągane. Te słowa mają głębie dla jednostki, ale wspólna wiara dla wszystkich to rzecz nieosiągalna nawet w świecie Naruto. Nagle Nagato zmienił zdanie o 180 stopni. Dotychczas to, co robił, uważał za słuszne i póki co to działało, a Naruto wciąż nie miał odpowiedzi na to, jak zaprowadzić pokój, stwierdził tylko, że nigdy się nie podda, więc ten mówi, że dobra Gite, spoko z ciebie ziombel, lecimy, nie? Zabawne wręcz jest to, że dorosły chłop o ukształtowanych poglądach, wiedząc jaki był naiwny dawniej, tak łatwo uwierzył 16-latkowi w słowa dość ogólnikowe. Plusów nie widziałem, niewiadomych także odcinek na 1. Fajna była ta rozmowa Kakashiego z ojcem, choć bardzo króciutka. Z niewiadomych to nie wiemy, gdzie tak naprawdę był ojciec z synem, a jest to takie przejściowe miejsce pomiędzy światem żywych a nieżywych. O ile też rozumiem, że teraz wioska mogła mieć Naruto za bohatera, tak niestety już przedtem przejawiali bezgraniczną wiarę w niego, co wydaje mi się dość nieprawdopodobne. Późniejsze retrospekcje starają się wyjaśnić, w jaki sposób zmieniało się nastawienie do Blondasa i początkowo tego nie kupowałem, ale faktycznie mogło tak być. Wciąż jednak uważam, że to dziwne, że nikt nie wysypał się, gdzie jest Naruto i że każdy w niego tak wierzył, no jest to nierealne. Mimo wszystko miło się robi na sercu od tego, że Naruto w końcu po tych wszystkich latach wyszedł z cienia demona. Odcinek na 6. Średnio tego arku to 7,5 i jak na długość tej historii to jest naprawdę dobrze. Szczególnie odcinki do przebudzenia przez Naruto Kyubiego były naprawdę jakościowe, zarówno pod względem siły, jak i ideologii Paina, który po prostu dominował wszystkich. No niestety po Shonenie nie można było się spodziewać czegoś innego niż tego, że Naruto tutaj wygra i jakoś wszystko zaczęło się sypać. Już się wydawało, że efekt nietykalności bardzo ważnych postaci takich jak Kakashi, Tsunade czy Hinata został przełamany i te śmierci bądź wyczerpanie były naprawdę świetnymi zabiegami, a dało się w to uwierzyć, bo raz, Jiraiya zginął niedawno, a był ważną postacią, dwa, Pain osiągnął to, co chciał i Naruto naprawdę poznał, co on czuł i widać było zwątpienie, brak odpowiedzi na trudne pytania, no ogólną porażkę i to było przegenialne. Niestety zepsuto to zwykłym talk no jutsu, które wystarczyłoby ten ark pozostał słodko-gorzkim wspomnieniem. Skoro takie proste rozmówki mogą przynieść taki efekt, to dawaj suba widzu, bo co prawda nie wiem co ci to da, ale nigdy się nie poddam. Poza momentami, w których się poddam, ale tak to już nigdy. Naprawdę.